Maksymilian Bączkowski jest z nami. Max, twój wykład był bardzo ciekawy, interesujący. Dotyczyło profesjonalnego tradingu. Kim jest profesjonalny trader, Max? No właśnie, to jest pytanie, na które wiele osób musi sobie sama odpowiedzieć względem tego, co, jakie cele chce osiągnąć na rynku przede wszystkim. Profesjonalny trader to nie jest trader, który ma wielkie biuro, który ma 17 monitorów. W tym można się skupić tak naprawdę na jednej dobrej rzeczy i ją wykonywać od początku do końca. To jest opanowanie, to jest psychologia, to są zdolności analityczne, to są lata, miesiące i tygodnie prób, błędów i wyciąganie z nich wniosków. To jest handel profesjonalny przede wszystkim. Dobrze wyznaczane cele, czyli nie liczenie, że z 200 zł zrobi się od razu kilka milionów, bo to są rzeczy nierealne, powiedzmy sobie szczerze. Tylko jasno i wyraźnie stawiane cele i wyciąganie wniosków z sesji na sesję. Często traderem kojarzy się profesjonalny trading z rynkiem futures. Czy uważasz, że można handlować na rynku CFD i być profesjonalnym traderem? Tak, ja jestem podrabiańcem, ponieważ handluję również na rynku CFD. Oczywiście slogan jest zapożyczony przez pojęcie, które mówi, że profesjonalny trader to tylko ten, który korzysta z rynków regulowanych, czyli właśnie kontraktów futures, korzystające z opcji. Oczywiście, każdy rynek jest po coś, jest do czegoś stworzony. Są rynki, które mają więcej wad niż zalet, są takie, które mają więcej zalet niż wad. Wszystkie jednak są do czegoś. Można wykorzystać i jeden, i drugi rynek z powodzeniem. I rynek daje wiele okazji. Trzeba tylko umieć je wykorzystać. Rynek CFD, rynek futures, rynek opcyjny, kasowy, wszystkie te inne rynki ze sobą złączone. Są rynkami, które dają nam mnóstwo okazji, tylko trzeba umiejętnie wykorzystać. Więc profesjonalista nie oznacza tylko i wyłącznie jeden rynek, jedno patrzenie tylko i wyłącznie do przodu, czyli patrzenie tylko na jeden z konkretnych rynków. To jest gama, którą po prostu wykorzystujemy. Są plusy i minusy każdego rynku. Nie ma czegoś takiego jak rynek, który daje same zalety. Są rynki, które niestety, na przykład na kontraktach futures, może być bardzo płytki rynek, możemy nie zejść z kontraktów, może być problem. To też się zdarza oczywiście na innych rynkach, typu CFD, bo są slippage, czyli poślizgi i tak dalej, ale każdy wykorzystuje coś innego. Warto znać te rynki dobrze, żeby móc je wykorzystać. Jeżeli znamy, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Max, jesteś na tym rynku już ile? Ponad 10 lat? Mniej, 7. No, prawie 10 lat, 7 lat. Wiem, że masz liczną grupę fanów, którzy stale cię obserwują, między innymi oglądają też poranny przegląd rynków na Comparik24, ale też w takich eventach jak dzisiaj biorą udział również ludzie początkujący, zaczynający, stawiając sobie pierwsze kroki. Jaki byłby twój przekaz dla nich? Co powinno być dla nich najważniejsze, stawiając pierwsze kroki? Przede wszystkim nie fanów, bez przesady, ale jest naprawdę duża rzesza osób, które to ogląda i które dzisiaj było z nami. Jak pierwsze pytanie, jakie zadałem, kto ogląda poranki, kto jest Trading Club Szczecin. Bardzo dużo osób się zgłosiło, więc bardzo dziękuję tym osobom. Jeżeli chodzi o początkujące osoby, zdecydowanie wniosek jest jeden i on bardziej tyczy tej końcowej prezentacji, bo cała moja prezentacja w ogóle dla Państwa dzisiaj przedstawiona, to była osobista spowiedź. I na niej napisałem jedną prostą rzecz, wyciąganie wniosków. Wszystko, co robimy, czyli cały nasz trading, to suma naszych doświadczeń i suma tego, co sobą reprezentujemy, jakie mamy cele, założenia, jaki mamy kapitał i przede wszystkim, czy potrafimy wyciągać błędy ze swoich porażek. A jeżeli z cudzych jeszcze, to już w ogóle super, ale jednak z cudzych jest nieco trudniej, trzeba doświadczyć pewnych rzeczy. Więc wniosek dla początkujących traderów, zdecydowanie wyciągać wnioski. Nie iść ślepo za tłumem i nie kopiować cudzych transakcji, jeżeli nie rozumiemy, na czym polega system. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Max.